Spróbujmy obliczyć całkę nieoznaczoną z takiej funkcji. 1 przez pierwiastek z 3 odjąć 2x kwadrat całka po dx. Jak to obliczyć? Jak patrzę na to wyrażenie, no to nie, nie widzę tak od razu, czemu mogłaby być równa funkcja pierwotna do tej funkcji podcałkowej. Nie widać też, jakie tutaj sprytne podstawienie można by było zrobić. No bo gdyby chcieć podstawić za tę funkcję, która jest pod pierwiastkiem. No to byśmy potrzebowali pochodnej tego wyrażenia, żeby tutaj gdzieś było w liczniku, a nie mamy. A bez tego to postawienie nam nie uprości liczenia tej całki. Więc trzeba tutaj jakieś inne, sprytniejsze postawienie wymyślić. No to zastanówmy się, z czym może nam się kojarzyć to wyrażenie tutaj w mianowniku pod tym pierwiastkiem. No tutaj mam jakaś stała odjąć coś do kwadratu i to mi się kojarzy z tożsamościami trygonometrycznymi. To jest takie dosyć luźne skojarzenie, ale tutaj akurat ono jest przydatne. Mianowicie jest taka tożsamość trygonometryczna, gdzie są kwadraty. I to jest jedynka trygonometryczna. Sinus kwadrat jakiegoś kąta, na przykład, nie wiem, teta. Dodać cosinus kwadrat jakiegoś kąta teta, to jest po prostu 1. Jak odejmę sinus kwadrat od obu stron tego równania, no to dostanę takie wrażenie, że cosinus kwadrat teta to się równa 1 minus sinus kwadrat teta. No i teraz ta prawa strona tutaj wygląda trochę podobnie do tego, co mamy tutaj pod pierwiastkiem. Dlatego mi się to skojarzyło. No nie jest to dokładnie to samo, ale trochę podobnie, bo no mamy stała odjąć jakieś kwadratowe wyrażenie. Tutaj też jest stała odjąć jakieś kwadratowe wyrażenie. No to teraz popracuję nad tym trochę, żeby to jeszcze bardziej upodobnić. I zacznę od tego, żeby tutaj mieć jedynkę jako tę stałą. No to żeby to osiągnąć, to wyciągnę trójkę przed nawias tutaj pod pierwiastkiem i mi zostanie rzeczywiście jeden odjąć, a tu będzie 2 trzecie x kwadrat. To wszystko jest pod pierwiastkiem. No, i tutaj mamy dx. No, i to już jest troszkę podobniejsze. Tutaj ten pierwiastek z trzech mogę w ogóle przed całkę wyciągnąć, czyli będę miał jeden przed pierwiastek z 3 razy całka. Z czego? Tutaj jest 1, a tutaj jest pierwiastek z 1 minus 2 trzecie x kwadrat po dx. No, i to już wygląda trochę bardziej podobnie. To wyraźnie tutaj pod pierwiastkiem. No, bo mam jeden odjąć jakieś kwadratowe wyrażenie. No, i właśnie będę chciał teraz takie podstawienie zrobić. To znaczy napiszę, że to, co mam tutaj pod pierwiastkiem, 1 minus 2 trzecie x kwadrat, że to będzie równe nie jakiejś po prostu nowej zmiennej, ale właśnie temu. 1 minus sinus kwadrat theta. Tak dobrałem, że te jedynki mi się tutaj skrócą i zostanie mi tylko po pomnożeniu przez minus 1 takie równanie, że 2 trzecie x kwadrat musi być równe sinusowi kwadrat. Mojej nowej zmiennej teta. Czyli to jest takie sprytne postawienie, że nie podstawiam tutaj za całe to wyrażenie pod pierwiastkiem jakiejś nowej zmiennej, tylko podstawiam 1 minus sinus kwadrat teta. Inaczej mówiąc, za 2 x kwadrat podstawiam sinus kwadrat teta, po to, żeby tutaj pod pierwiastkiem skorzystać z jedynki trygonometrycznej. No a jak to się tłumaczy na podstawie na x? No muszę tej pierwiastek wyciągnąć, czyli będę miał pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3x. Ma być równe sinus teta po prostu. Taki jest związek między x a sinusem teta, z tego łatwo jest wyznaczyć zarówno teta jako funkcję x, jak i x jako funkcję teta, zaczniemy od teta jako funkcji x. Żeby to obliczyć, no to muszę obliczyć funkcję odwrotną do sinusa, zaaplikować ją do obu stron tego równania. Funkcja odwrotna do sinusa to jest arcus sinus, czyli arcus sinus tego, co jest po lewej stronie, piarasek z 2 przez piastek z 3x temu jest równe, równy kąt teta. No a żeby obliczyć x z tego równania, no to wystarczy po prostu podzielić przez ten współczynnik przy x, czyli pomnożyć przez jego odwrotność, czyli przez pierwiastek z 3, przez pierwiastek z 2 podzielone, razy sinus teta. No i wyraziłem teta jako funkcję x, x jako funkcję teta i mogę teraz wstawić to do mojej całki. Ale żeby tutaj do całki wstawić, to muszę jeszcze dx wyznaczyć. Czyli muszę jeszcze obliczyć pochodną zamiany zmiennych, ile jest dx po dθ? No to z tego równania łatwo obliczę, że to jest pierwiastek z 3 podzielony przez pierwiastek z 2 razy pochodna sinusa, czyli cosinus teta, czyli dx jest równe pierwiastek z 3 podzielony przez pierwiastek z 2 razy cosinus teta deta. No i to muszę wstawić do mojej całki zamiast, zamiast dx. W liczniku mam tylko dx. 1 razy dx to jest po prostu dx, i teraz zamiast tego dx tutaj muszę wstawić to, zgodnie z moim wyliczeniem, czyli muszę wstawić pierwiastek z 3 podzielone przez pierwiastek z 2 razy cosinus theta d dθ. To jest zamiast dx. A w mianowniku mam pierwiastek z czego? No, z tego, co tutaj jest, czyli 1 minus sinus kwadrat teta. Dobrze, to czemu to się będzie równać? I tutaj mogę te pierwiastki z trzech skrócić. Pierwiastek z dwóch mogę wyciągnąć przed całkę. On jest w mianowniku, czyli będę miał 1 przez pierwiastek z dwóch razy całka. No i co tutaj mam? W liczniku zostaje mi po prostu cosinus theta d theta. Mogę napisać np. Na d theta tutaj, żeby tak bardziej elegancko wyglądało. A tutaj mam pierwiastek 1 minus sinus kwadrat. No to tak właśnie to dobrałem, żeby tutaj wyszedł Kosinus kwadrat teta. I żebym mógł teraz wyciągnąć ten pierwiastek. Po to była ta cała zabawa z zamianą zmiennych. Czyli to będzie jeden przez pierwiastek z dwóch razy całka. No może tutaj już będę pisał tym samym kolorem, żeby tak ciągle nie zmieniać. Kosinus teta. Teraz mam pierwiastek z kosinusa kwadrat. Pierwiastek z czegoś do kwadratu to jest to wyrażenie, samo to wyrażenie. No nie do końca, dlatego że w zasadzie powinienem wziąć moduł tego. No bo pierwiastek z kwadratu zawsze będzie dodatni. No, ale cosinus akurat wiem, że jest dodatni tutaj. Dlaczego? Dlatego, że teta to jest wartość funkcji arkus sinus, a arkus sinus przyjmuje wartości od minus pi drugich do pi drugich, od minus 90 stopni do plus 90 stopni, czyli przyjmuje wartości w takim przedziale, gdzie cosinus jest dodatni zawsze, czyli skoro ta liczba jest dodatnia, cosinus teta jest dodatni, no to pierwiastek z tej liczby to będzie po prostu ta liczba. Nie muszę się przejmować tym modułem, będę miał po prostu cosinus teta dθ stoi tak, jak stało. No i teraz to się skróci, i ta całka robi się naprawdę bardzo łatwa do obliczenia, no bo mam jeden przez pierwiastek z dwóch razy całka po prostu z dt. No to już przedszkolak umie całkować. Całka z dt to jest po prostu θ. Tutaj muszę dodać jeszcze dowolną stałą całkowania c. No i żeby skończyć to obliczenie, no to muszę sobie teraz przypomnieć, czemu było równe θ. A to mam tutaj napisane: Teta to jest arkus sinus od czegoś takiego. No, i muszę to teraz wstawić z powrotem, po to, żeby mieć funkcję pierwotną wyrażoną w zmiennej x, bo tutaj fun całkowałem funkcję od x. -a. Czyli to będzie 1 przez pierwiastek z 2 razy arcus sinus od pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3x plus dowolna stała c. No i to jest ostateczny wynik. To jest funkcja pierwotna do tej funkcji podcałkowej, którą tutaj mieliśmy. No widać, że nie jest takie oczywiste, jak ta funkcja ma wyglądać, trudno było to tak od razu odgadnąć, ale jak zastosowaliśmy ten prosty trik z podstawieniem trygonometrycznym, tak żeby tutaj z jedynki trygonometrycznej skorzystać pod pierwiastkiem, no to z łatwością znaleźliśmy tę funkcję pierwotną.